Cześć, witam. Kolejny dzień życia Linuxiarza, ale dzisiaj tylko tak przelotnie. Tu macie artykuł. Na temat mojej karty graficznej, która jest w komputerze warsztatowym GeForce 6600 GT. I artykuł pochodzi z 15 września 2004 roku. Godziny 14:50. No i tu już więcej, jak widzicie, nic nie ma. Krótki, strasznie artykuł. Pojawia się tylko pół roku temu. Nvidia zaprezentowała szóstą już generację układów graficznych GeForce, rodzina skład. A zresztą sobie sami przeczytacie. Zobaczcie, tymczasem. Widzicie? Wtedy te po tyle karty były. 15 września 2004 rok, godzina 14:50. Dobra. Jak widzicie, to jest komputer świat 2004. Pokazuję wam to po to, a tak te karty wyglądały. Ja dysponuję kartą o pamięci 128 MB. No tak te karty wyglądały. O, były w takich wersjach różnych. A teraz sobie poszukamy specyfikacji tej karty. O, patrzcie, jeszcze jest Morele. To znaczy, że coś kiedyś było. Jest. Bo widzicie, występowały 6600 i 6600 GT Dual, bo dwa wentylatory. I te karty występowały z pamięciami 128 MB, którą ja posiadam. I były też z 256 MB RAM-u. O, i parametry techniczne. Rozmień opis. Technologie. Wiecie, na tamte czasy to było coś. Teraz to każdy się pewnie pośmieje, że co on pokazuje. Powiem tam tak, tą kartę odzyskałem z komputera wyjebanego na śmietnik i do tej pory działa. Dzisiaj po 5 latach wymieniłem jej pastę termoprzewodzącą na GD 9000. Czy GT 9000. Taka chińska pasta, zaraz sprawdzę sobie. To chyba... A, GD 900, o. GD 900. Tak, zgadza się. O. To jest ta... No Boże, jak ja kocham reklamy. Dbamy o twoją prywatność, a i tak sprzedajemy twoje dane do internetu. To jest ta pasta, którą wymieniłem w tej karcie. Nvidia GeForce 6600 z pamięcią 128 MB. Tam była położona wcześniej Thermal Lake. Ale teraz dałem GD900. Każdy się pośmieje. Chińska pasta, co ona może tam pomóc tej karcie. Pewnie wydymali cię pisko. Ej, ludzie, wy się nic nie znacie. Nvidia GeForce. Bo ja chcę znaleźć. O. Pyk. 6600 Allegro AGO, widzicie? 128 MB. Po tyle te karty wchodzą. XFX jeszcze edycja, ja sobie tą kupię. Zaraz ktoś się pyta, po co ci ta karta? Po to, żeby kurde mieć jeszcze starszą tego typu kartę. Bo jeszcze były pod AGB. O. Występowały w różnych edycjach. To jest chyba najbardziej bajerancka.
Zamierzam sobie kupić jeszcze dwie takie co najmniej, połączyć je ze sobą i na Linuxie to te karty bajerancko chodzą. Na przykład zaraz Wam pokażę. Boeing Manager, tak, projekty naukowe. Przetwarzanie idzie cały czas. Karta ma wymienioną pastę. Przetwarzam obecnie projekty Universe Home. Tak, Boeing to są projekty naukowe, statystyki. Patrzcie, jak burza. Cały czas zapierdala. Statystyki punktu uczestnictwa Universe Home. Leci jak głupi. To się za chwilę skończy. Koniec za minuta 20 ten. O, i sobie raz zobaczycie, jak kolejny zaraz zacznie być przetwarzany. Szkoda, że ta płyta główna w komputerze warsztatowym ma tylko jeden slot na właśnie razy 16 na karty graficzne, bo chciałbym mieć dwa i sprzężyć dwie takie karty ze sobą. Podobno z tego, co czytałem, to na Linuxie one mają czterokrotnie większą wydajność niż pojedyncza sztuka. No i sobie przetwarzam projekty, te projekty idą dalej i dzięki temu, że każdy wolontariusz by przetwarzał takie projekty na swoim komputerze, który nie jest obecnie używany, nauka szłaby mocno do przodu i to w rzeczy, które są dla nas dobre. I zaraz się kolejny zacznie przetwarzać. Pyk i zaczęło. I to tak się właśnie, jeden się kończy, drugi się zaczyna. Teraz trwa wysyłanie zadania, projekty. O. Profesor nadzwyczajny, ja tu sobie nick dałem. Projekty zaktualizuj. Powiadomienia, nie ma żadnych. Dysk twardy. Tak to wygląda. Statystyki to widzieliście. No i o to w tym wszystkim chodzi. To jest cała ta moja zabawa w tym. Więc karta sobie pracuje. I to było wszystko. Trzymajcie się.